Psychologia sukcesu, czyli jak odnieść sukces prawdziwy w pracy nad sobą. Zapraszam na materiał. Dzień dobry. Bardzo często jest tak, że przychodzą do mnie osoby i mówią coś w stylu: byłam na wielu warsztatach, byłam już w psychoterapii, byłam tu, byłam tam i ja już wiem, że ja się mam nie denerwować na matkę, sąsiada, na mojego psa czy na moje dziecko, ale wciąż to robię. I powiedz mi, dlaczego ja tak mam? To jest pytanie do mnie, czy do którejś z moich koleżanek numeroterapeutek. No i z całym szacunkiem do wszystkich metod, które zajmują się sprawdzaniem podświadomości, sprawdzaniem tego, co w nas, sprawdzaniem naszego dzieciństwa, do całego zaplecza psychologów, które mają, do całego zaplecza psychiatrów, do całej tej wiedzy w głębokim szacunku, to jest za mało. I mówię Wam, ponieważ na moje sesje Kronika Kaszy i zresztą nie tylko, przychodzą ludzie, którzy pracują jako psycholodzy, czy jako psychoterapeuci, czy jako terapeuci wszelacy. I okazuje się, że dzięki temu, że ja im dorzucam coś do ich pracy, nagle zaczyna im się żyć tak, jak kiedyś udawało im się tylko o tym śnić. Takie życzenie kiedyś na Dzień Kobiet przeczytałam na Facebooku. Drogie panie, życzymy Wam, żeby Wam się przestało śnić, a zaczęło Wam się wydarzać. I dokładnie taka jest moja definicja psychologii sukcesu. Ja sama byłam przez kilka lat w psychoterapii, byłam uczestnikiem i jakby wyszłam po tej psychoterapii oczywiście inna, oczywiście było bardzo fajnie, dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy, ale to nie spowodowało jakichś radykalnych zmian w moim życiu. No bo jakby jak grzebiemy w sobie, to w pewnym momencie już doskonale wiemy, że to mam tak, bo taki był mój ojciec. To mam dlatego, że w moim rodzie był taki wzorzec. To mam dlatego, ponieważ na moim podwórku były takie i takie sytuacje, które ukształtowały mnie takim, jakim jestem dzisiaj. Bo kiedyś słyszałem, jak wujek milioner coś tam powiedział i tak dalej, i tak dalej. I już wiesz, skąd to masz. Już wiesz, co masz. Ekstra. Tylko że to czasem nie wystarczy, żeby przestać to mieć. Ludzie wiedzą, że cierpią. Ludzie wiedzą, że istnieje coś takiego jak wibracje niskich energii, niskie emocje. Hawkins to pięknie opisuje na swojej skali. To są te emocje poniżej 200. I my wiemy, że to nie jest dla nas dobre, żeby w nich przebywać. I wiecie, czego brakuje? Brakuje ćwiczeń. Nie wyobrażam sobie pracy nad sobą, gdyby nie medytacje i afirmacje. Ponieważ dopiero wtedy jesteśmy w stanie naprawdę popracować głęboko na podświadomości, w wyniku czego będziemy po prostu inaczej reagować na niektóre sytuacje. Będziemy mniej się właśnie denerwować. Będziemy bardziej otwarci na to, żeby jakąś sytuację napełnić akceptacją. Będziemy bardziej, i to jest według mnie największa korzyść medytacji, będziemy bardziej zdecydowani, żeby być w dystansie. Ja specjalnie tak Wam to rozbijam, to zdanie na części pierwsze, bo dokładnie tak to trzeba zrobić. Trzeba zdecydować, że my już będziemy w dystansie do pewnych sytuacji. Fajnie to brzmi,
Tak, mi też się bardzo podoba, tylko trudniej jest coś z tym zrobić. I to nie jest tak, że ty masz sobie uświadomić, że nie jesteś w dystansie, czy nie jesteś w akceptacji, czy jesteś w lęku i decydujesz, że przestajesz być i to się od tak wydarza. Nie, każdą trudną emocję trzeba uwolnić. Nie znam skuteczniejszego, szybszego i bardziej praktycznego sposobu do uwalniania emocji niż po prostu medytacja, w której napełniasz się tym uczuciem i pozwalasz mu odejść. I przy okazji sobie racjonalizujesz, bierzesz głębokie oddechy, możesz się uziemić, możesz pomagać sobie innymi metodami. Ale podstawą jest to, żeby uwolnić tą emocję z ciała, z serca, z głowy, żeby pozwolić tej energii pracować. Najszybsza, najskuteczniejsza terapia, jaką znam, to jest terapia energią Reiki, połączona z pracą z podświadomością, bo tam na poziomie energetycznym od razu puszczają rzeczy, puszczają nam wzorce. To jest metoda, którą ja pracuję. Ty możesz znać inną, bo na pewno jest mnóstwo innych metod. Ale samo gadanie o problemie nie wystarczy. Dlatego właśnie w numeroterapii zawsze zadajemy prace domowe. Mówimy, to jeszcze zrób, taki test zrób. No testy oczywiście musimy zobaczyć, jak to wygląda w podświadomości. Układamy afirmacje, dajemy medytację. Zawsze pamiętamy, żeby ktoś, kto od nas wychodzi z gabinetu, miał co robić w zbliżającym się tygodniu. I staramy się wytrenować inny mechanizm działania niż ten, który nam się pokazał i który jest niszczący. Nie? Więc jeśli na przykład masz trudną sytuację w domu i są jakieś rzeczy, które notorycznie się powtarzają i notorycznie prowadzą Ciebie do takiego miejsca, że się źle czujesz, w określony sposób na nie reagujesz. Zastanów się, co by się stało, jakbyś raz zareagował inaczej. Nie? Takie ćwiczenia mogę Ci dać. Zawsze myjesz głowę prawą ręką, raz umyj lewą. Na przykład, nie? Zobaczysz, jak to będzie. Gdzieś coś zmień. Zrób coś. Zrób jakąś zmianę, zrób jakiś ruch, cokolwiek. Zrób coś inaczej niż do tej pory. Bo wszyscy o tym mówią, że jak ja się nie zmienię, to się nic nie zmieni. Ja wiem, że źródło jest we mnie. Ja wiem, że ja muszę zacząć od siebie, żeby świat był dla mnie inny. Tak, 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 tak. To jest wszystko prawda. Tylko teraz, wiecie, ja lubię praktyczne rozwiązania, nie? To tam ja nigdy nie zachwycałam się poezją, z całym szacunkiem, ale ja lubię na przykład książki, które zmieniają moje życie, bo coś takiego przeczytam, co mnie aż tak, wiecie, kurde, ekstra, to ja tak będę teraz robić, nie? I to samo trzeba zrobić w życiu. Trzeba, żeby była zmiana, to trzeba dzisiaj, teraz i tu, jak oglądasz ten filmik, to po prostu zdecyduj, że od dzisiaj będziesz coś robić inaczej. I to nie tylko chodzi o to mycie głowy, czyli na przykład zawsze jak żona coś Ci mówi, czy mąż, i to Cię boli, to Cię gdzieś tam zalęknia, to powoduje, że jest Ci źle i w określony sposób na to reagujesz, to teraz zareaguj inaczej. Zawsze na przykład krzyczysz na żonę, to teraz nie krzycz, wyjdź. Nigdy nie wychodzisz, a teraz wyjdź. Zrób coś, co zaskoczy i Ciebie, i żonę, i całą tą sytuację. To naprawdę może zdziałać cuda w tym momencie. Pamiętam, jak kiedyś pracowałam z taką dziewczyną, która miała na sobie wszystkie możliwe karmy i miała bardzo, ale to bardzo trudne życie. Naprawdę. Matka ją biła, ojciec jej nie bił na początku, ale matka ją biła, później miała trudnego partnera i tak dalej, i tak dalej. I jak ta matka zmarła, to ta dziewczyna zaczęła nad sobą pracować. I zaczęła tak bardzo pracować ze swoim poczuciem własnej wartości, zaczęła sobie uświadamiać tyle rzeczy, że w pewnym momencie
wydarzyły się tam różne historie w jej życiu i przyleciał do niej, że tak powiem brzydko, z łapami jej ojciec. Ona już była tam dawno mężatką, miała swoje dzieci, no gdzieś tam się temu ojcu coś pouruchamiało i przyleciał do niej z łapami i ona, mimo że była od niego dużo mniejsza, on był taki kawał chłopa, a ona taka drobna raczej, to złapała mu ręce i powiedziała: już nikt nigdy więcej mnie nie uderzy. Można. I nie w złości. To jest po prostu zdrowe postawienie granic. Nie, skończyło się coś. Coś w moim życiu właśnie się zakończyło i ja już nigdy więcej nie pozwolę, żeby ktoś mnie krzywdził. W ten czy w, no akurat tutaj chodziło o ten sposób, nie? I takie pytanie, z którym was dzisiaj zostawię, na koniec tego filmiku brzmi: dlaczego jestem w sytuacji, która wydaje mi się być toksyczna, trudna, śmierdząca, jakaś taka nie okej, nie? Dlaczego ja sobie to robię, że jestem w tej sytuacji? I ja wiem, że ta odpowiedź nie jest oczywista, dlatego was z nią zostawiam i zapraszam do tego, żebyście to sobie przemyśleli. Dlaczego ja to sobie robię? Muszę wam powiedzieć, że w moim życiu to pytanie to powodowało totalną transformację i rewolucję, bo po głębokich rozważaniach, bo to jest wbrew pozorom bardzo głębokie pytanie, możecie je później chcieć przedyskutować z kimś w numeroterapii, do czego oczywiście zachęcam, ale sprawdzacie sobie, w jaki sposób traktujecie siebie. I tam nie jest tylko płytka odpowiedź, że za mało siebie kocham, albo ja nie zasługuję, albo coś. Tam jest zazwyczaj coś jeszcze głębiej. To tyle na dzisiaj. Ja oczywiście życzę sukcesów w jakiejkolwiek terapii byś nie był. Życzę ci sukcesów. Jeśli jednak stwierdzisz, że to, co robisz, to jest za mało i że nie masz takich zmian, jakbyś chciał, to dorzuć sobie do tego dobrze ułożone afirmacje, dobre medytacje, żeby to wszystko, oprócz tego, co robisz głową, mogło też pracować energetycznie. Zapraszam na Facebooka, zapraszam na Instagram, zapraszam na stronę instytutnumeroterapii.pl, gdzie albo możesz się dowiedzieć, jak zostać numeroterapeutą, albo możesz znaleźć swojego numeroterapeutę. Technicznie wydarza się to tak, że zazwyczaj najpierw jest sesja ze mną, a później kierujemy Cię do jakiejś przecudnej istoty, która w konsultacji ze mną oczywiście tą terapię Ci prowadzi. To chyba tyle. Bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam najcieplej i do zobaczenia. Olga Stępińska.